wszystko jest, to możemy zaczynać. Krótki wstęp, story w tym Naruto Ultimate Ninja Storm 4 to jest plus minus końcówka Naruto, czyli jeżeli chodzi o anime, czyli nie wiem, ostatnie 40 odcinków powiedzmy anime Shippuden, to jest zawarte tutaj w tym story. To jest jakby ta już rozwinięta dalsza część tej wielkiej wojny Shinobi, zadymy z Madarą i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko jest tutaj w tym story jakby. Także jeżeli ktoś nie wie, co było wcześniej, no to niestety musi jakby pograć we wcześniejsze części, bo to nie jest jakby od zera całe Naruto, tylko od jakiegoś tam pewnego momentu. Ale na dużo walk to rozłożyli, to ciekawe. Sam byłem w szoku, że jakby to nie jest aż tak taki duży okres w anime, a tutaj to ładnie rozłożyli, że jest dużo walk i wszystkiego. Siemano Taz, witam Keepower, cześć, cześć. Dobra, w razie czego jak będziemy już grać, będą walki. Jeżeli byłoby za głośno, za cicho, to oczywiście dajcie mi znać. Dopiero zacząłem oglądać Naruto, 24 odcinek, czy potem jest fajne Naruto? Naruto jest kozackie, szczególnie z rozpoczęciem drugiej serii. Ja właśnie też od miesiąca oglądam Naruto od zera, po wielu latach i już jestem na 30 odcinku Shippudena, czyli drugiej serii, także strasznie polecam. Okej, mamy scrolla. Tak, wiem, że jest Boruto, ale to chyba z DLC, nie? O, to jest sam początek, pamiętam. Jakby początek w sensie stworzenia Konohy, stworzenia wszystkiego. Stworzenia całej tej wioski ukrytej w liściach. Walka pierwszego Hokage kontra Madary. Czy znam My Hero Academia? Oczywiście, że tak. Oglądam od premiery, od pierwszego odcinka. Na hardzie wszystko? Nie, na normalu będę robił. Nie chcę się męczyć później. O, to jest dobre. Już walczymy tutaj. Ale spoilerów, no nie masz co się dziwić, skoro mówisz, że zacząłeś Naruto, jesteś na 24 odcinku, a tutaj są spoilery z końca całego Naruto, nie? Także jeżeli nie chcesz spoilerów odnośnie końca Naruto, no to lepiej nie oglądać. No Naruto się skończyło w 2017. Okej. Nie pamiętam jak to pokazali w anime, jakie to było epickie. Całą tą jakby story, całą historię początkową. Masakra to było. Siemano, witam na YouTubie, cześć, cześć. Oj, zagapiłem się na czat i kurde, jedną gwiazdkę dostałem. Dobra, trzeba się skupić, bo żeby mieć maksymalne punkty, będzie trzeba później cofać misję. Tu jest dużo quick time eventów ważnych. Okej, mamy dodatkowe jakby zadania, żeby dostać więcej punktów albo itemów. Win with more than 50% health left, czyli 50% życia więcej. After image action, ok. Musimy zdobyć miecz. Destroy Madara weapon, dobra. Dragon Ball nie wychodzi. Naruto wychodzi, Dragon Ball nie wychodzi. Dalej. Ja jestem Hashirama, czyli ten po lewej jakby. Gdyby ktoś nie wiedział. Czekajcie, jak to był blok w ogóle? A L2 to są drzewka?
A zwykły blok tu jest, czy tu nie ma zwykłego bloku, czy tylko drzewka są? Ktoś pamięta? Czy zwykły blok też tu jest, czy tylko są drzewka? Nice, mamy Golden Kunai. Też jest zwykły blok, okej. No, świetnie wygląda w tle ta walka, co? O ja, Susano. O ja, yeah. Armor Break. R2. No właśnie też mi się tak wydaje, że R2, ale coś mi nie idzie. Dobra, mamy, nice. Nie, nie czytam mangi Dragon Balla, nie. Żadnych mang nie czytam. Spam kółko. Dobra, mamy to. Weapon break, nice. Kolejny jakby challenge. Wow. Ale dostał w czapę. Połamana głowa. Bum. O, jeszcze ma pasek życia. O, skancelował mi jutsu. Ja pamiętam czasy jeszcze Naruto Ultimate Ninja Storm 1, chyba też 2, ale 1 na pewno, gdzie nie mieliście limitu drzewek, czyli uniknięcia. Nie mieliście limitu uników. Tylko trzeba było w odpowiednim momencie idealnie przed atakiem zrobić drzewko. I wtedy mieliście unik. Jak dobrze się ogarnęło, to było skillowe. To mogliście robić uniki w nieskończoność. A teraz jest limit, widzę, 4 drzewek jakby na grę. Na walkę. Które się co chwilę odnawiają. Prawie jak Star Warsy, co z tym mieczem? Okej. Dobra, znowu quick time eventy, trzeba to się skupić. Zresztą co do uników, używanie tych drzewek to macie pod życiem, czyli L2, tak? To jest kosmos, to już mi się tak Power Rangers kojarzą z tym, że jest Susano razem z Cubim. Bibzon, siemano, cześć, cześć, witam na YouTubie. Tak, niektóre momenty są trudne, zgodzę się, bo ja tą grę przechodziłem, mówię, parę lat temu na premierę i się zgodzę, że niektóre momenty są trudne. Szczególnie pamiętam, że jakieś quick time eventy albo walki z bossami były dosyć upierdliwe. Patrzcie to, z machine guna strzelam. To naprawdę, pod koniec Naruto Shippuden to już trochę przeginali z tym wszystkim, ale... Ale tak ogólnie no to kozackie jest Naruto. Wow. Kontrę zrobiłem, nice. Zdodżowaliśmy atak Kyubiego. Co wolę, Naruto czy Dragon Balla? Myślę, że Naruto, wiesz. Miałem wybór, ja robiłem parę miesięcy tatuaż, no i jak widać wybrałem Naruto. Więc mimo wszystko chyba wolę Naruto. W sumie Naruto to jest takie top 1 chyba moje anime. A Dragon Ball to jest takie top 0, bo to jest legenda po prostu, Dragon Ball. Tak, jeżeli... Ciężko jest w ogóle zrobić jakąś kategorię dla mnie. Że wiecie, to anime jest top 1, to top 2, bo pełno jest świetnych anime.
ale po prostu Dragon Balla troszeczkę traktuję jak taką legendę top 0 poza rankingiem. Naruto mogę, myślę, że jeżeli już muszę wybierać, chociaż nie chciałbym tego robić, no to powiedzmy, że jest top 1, Dragon Ball top 0, ale równie dobrze na przykład w top 3 mógłbym dać 10 anime, nie? Takie perełki chociażby jak Full Metal Alchemist, Brotherhood, nie wiem, nawet My Hero Academia jest bardzo dobry i tak dalej. GT czy Superka? GT. Kiedy gra o Black Clover i Demon Slayer, fajnie by to wyglądało. Gra Demon Slayer już niedługo będzie. Już jest, i to właśnie od tych ludzi, co robią Naruto, będzie gra Demon Slayer. Nagrałem o tym filmik, Bibzon, także wejdź sobie na mój kanał i sobie zobacz. Nagrałem o tym filmik na YouTubie, także na moim kanale znajdziesz. Nie wiem, jakieś 5-8 filmów w tył. I będziesz miał film odnośnie gry Demon Slayer. Stąd się wzięło zamiłowanie do SSS4, dokładnie. O! Nice unik. Dodżujemy wszystko. Jej! Ale szybko te quick time eventy lecą. Ja czasami nie jestem w stanie w ogóle zobaczyć, co to jest za przycisk. A mnie już nie ma. Spinujemy. Okej. Okay. Nice. Trzeba molestować tego pada. Także co do gier, nie wiem czy wyjdzie, czy nie wyjdzie gra Black Clover, ale Demon Slayer wychodzi w tym roku chyba. I to też jest od właśnie Cyber Connect 2, czyli od osób, które robiły Naruto. Będzie bardzo podobny system walki w Demon Slayer, co właśnie w tym Naruto. Siemano Pawiu, cześć, cześć, witam. Jak widzę zawsze tą postać z tymi łapkami, to nie wiem, czy ktoś z was oglądał Hunter x Hunter. To jak była jedna z finałowych walk, Netero jak walczył. Prezes Netero. To tak samo to wyglądało, też miał taką moc. Przyzywał tego Buddę z milionem łapek. Siema kozaki, cześć, cześć, witam. Mam kuko. Właśnie chociażby co do top anime, to tak samo w top 3 mogę Hunter x Hunter dać, także mówię. Wiele jest takich moich ulubionych. Siema Danielow, cześć, cześć. Activate the secret indicator. Szkoda, że Dragon Ball nie ma takiej fajnej grafiki. A co? A Dragon Ball FighterZ? A Dragon Ball Kakarot? Masz super grafikę. Nie, to był taki prolog, jak widzicie. Sam początek. W sumie nawet jeszcze nie zaczęliśmy grać. Naomu, shinobi wa tadakai tsuzukeru. Budda 1000 rąk? No coś w tym stylu. Podobnie się nazywa i w Naruto, i w Hunter x Hunter. Tak naprawdę. Ale dzisiaj ludu na streamie się zebrało, hoho. Także bardzo mi miło, fajnie, że jesteście. Oczywiście mile widziane followki na Twitchu i lajki na YouTubie. Jak zawsze. Dobra, czego nie mamy? Win with more than 50% health left. Jak nie? Miałem przecież więcej niż 50% życia. Ale nie zaliczyło mi tego? Okej. Okay. No trudno. A w tej pierwszej misji nie miałem, a w drugiej mam. Okej. Okay. Spoko. Te bonusowe rzeczy też są często ciężkie do zdobycia. Mamy B i S rangę. No, ok. Ok. Czy grałem w Mugeny? Tak, grałem. Nawet mam, też mówię, stosunkowo niedawno, bo z 2 tygodnie temu nagrywałem filmik odnośnie Dragon Ball Mugena. Okej, okay, from the storyboard select an episode and a chapter you want to play.
No dobra, czyli nic ciekawego. Wybór tutaj pokazuje nam ikony, co oznaczają czerwony wykrzyknik Boss Battle, zielony Free Battle, Mob Battle, to nie wiem co to znaczy, jakiś większy pewnie. Mob Battle to, że więcej jest pewnie przeciwników i Dramatic Battle to pewnie jakaś... Dramatic Battle is a special battle that combines Free Battle with AI, ok. Spoko. Demon Slayer będzie miodny, nawet jeżeli identyczny jak Storm, to biorę w ciemno. Dokładnie, ja to samo. Te gry, według mnie Naruto Ultimate Ninja Storm, czy ten nadchodzący Demon Slayer, który ma być właśnie od Cyber Connect 2, czyli od ludzi, którzy zrobili tę grę, to nie jest gra, która jest typowo bijatyką, żeby grindować ją po 300 godzin, czy tam 500 godzin jak Tekeny, tylko to jest po prostu super gra do story. Według mnie. U ciebie gry o anime lub dokanie zbierają najwięcej ludzi, więc nie dziw się, że tyle ludu. No i no, to jest racja, to prawda, tak. Jakby wszystko, co jest dookoła anime, Dragon Balla, Naruto i tych spraw, to jest najwięcej, tak jest. To jest najwięcej osób, to prawda. Także mówię, dużo osób widzę, dawno nie było na streamach czy na moim kanale, to polecam wam zobaczyć, bo ostatnio nagrywałem i z różnych bijatyk, i z FighterZ ponownie, i testowałem Dragon Ball Mugen i tego typu rzeczy, także polecam sobie zobaczyć mój kanał YouTube'owy, zostawić subka, followa i tego typu rzeczy. Okej, okay, nowy epizod. You can now play next chapter preview. Wiem, że tutaj za chwilę też będą właśnie ścieżki, wybór jakby linia fabularna Sasuke i linia fabularna Naruto, ale to nie ma większego znaczenia, bo później i tak się wraca do tej drugiej linii fabularnej, więc tak naprawdę whatever, co wybierzemy jako pierwsze. O, teraz będzie moja jedna z lepszych, z ulubionych takich historii jakby. Czyli Kakashi, Minato, Kushina. No, właśnie po tych akcjach zacząłem uwielbiać Minato. Właśnie po tych akcjach zrobiłem ten tatuaż, że mamy Minato i tutaj Shinigami, czyli tego całego demona Shikifujin, który zapieczętował Kyubiego w Naruto. Właśnie po tej akcji, jak było to z Kushiną, pieczętowanie w Naruto Kyubiego i tak dalej. To po tym mi się Minato już zaczął najbardziej podobać. Tak, Minato to ojciec Naruto, tak. Teraz poczekamy, kiedy będziesz grał w Koda, na streamie będą trzy osoby? No możliwe. W sumie dzisiaj miałem wybór. Czy odpalić dla wszystkich zainteresowanych Naruto? Czy odpalić dla wszystkich niezainteresowanych nowy sezon w Call of Duty Warzone? Bo dzisiaj się zaczął drugi sezon w Warzone. Co pije? Monsterka zielonego. Ultra, czyli taki to jest bez cukru. Shikifujin, żniwiarz, dokładnie. Tutaj mam i Minato, i Shikifujin. New episode, you can now play Behind the Mask, ok. Dobra, jakie to są ninja? Taka flies. Najpierw robimy Naruto. Ja chcę Naruto najpierw zobaczyć. Bez cukru, czyli tańszy. No niestety nie. Niestety one nie są tańsze. Podrożały wszystkie monsterki. Ogólnie tak jak mówię, całe to Naruto Ultimate Ninja Storm 4 to jest jakby końcówka Shippudena, dosłownie, nie wiem, ostatnie 40 odcinków czy coś. Ale dużo jest wstawek, jak widzicie. Jakiś pobocznych historii, wcześniejszych historii, także dużo jest wstawek, które pokazują nam wcześniejsze story i tego typu rzeczy. Jakby ktoś się pytał, gram po angielsku, bo chcę mieć nazwy itemów i jutsu po angielsku normalne. Jest też wersja polska, wtedy napisy by były polskie, ale też całe menu by było po polsku. No i w tym momencie problem by był, że połowy jutsu bym nie rozumiał, nie? Bez cukru też mają cukier. No tak, no to bardziej bez kalorii. Tam zamiast cukru są słodziki wtedy, o tak. W skrócie. Masz rację, Łukasz.
Lejto, polecam ci robić ankietę dla widzów częściej, to każdy będzie miał wybór. Wiesz co, to też jest taka opcja, ale ja teraz nie mam jakby takiej rozterki, że o Jezu, tą grę bym chciał super zagrać, o tą grę bym chciał super zagrać, więc nie robię ankiet, po prostu najpierw chcę zbudować dużą widownię, grać w to, co mi się podoba, bo to jest dla mnie podstawa. Dlatego często zmieniam gry, bo po prostu inna gra aktualnie mi się podoba. Ja też tak mam, że rzadko kiedy przy grze jakoś długo zostaję, nie? Czy grałem w Green Hell? Nie, nie mam pojęcia, co to jest. Czy w Naruto Storm 1, 2, 3, 4 jest całe anime? Tak, jeżeli przejdziesz wszystkie gry, to no masz całe anime. Jeżeli się nie mylę, trójka albo ma całą historię Naruto, oprócz tej końcówki tutaj, albo prawie całą. Wydaje mi się, że Naruto Storm trójka jest najbardziej kompletna. Jeżeli chodzi o story. Hajimaru. Oj, ten wzrok. Ten wzrok Naruto to prawie jak wzrok Luffy'ego z One Piece'a. To już wiesz, że masz przesrane. Jak ruszysz lewą gałką, po czym klikniesz B, to w walce masz sekretne jutsu. Po pierwsze, ja gram na padzie od PS5, czyli od PlayStation, to tutaj nie masz żadnych B. A po drugie, wiem o co ci chodzi, ja w tą grę mówię, od lat gram w tą grę. Po prostu na tych pierwszych misjach chyba te wszystkie jutsu nie są dostępne, wiesz? W tych pierwszych misjach wszystkie jutsu nie są dostępne. W pierwszej misji też nie mogłem blokować. Mieliście rację, R2 się blokuje, czyli prawym dolnym przyciskiem się blokuje, ale w pierwszej walce się nie dało. Także będziemy testować, ale myślę, że niektóre rzeczy mogą często nie działać w story mode, bo o to tutaj chodzi, nie? Żeby nie dało się przeginać, wiadomo. Ma to być tak jakby jak najbardziej odwzorowane względem anime. Okej. Okay. Tu już... Czemu mi Gaia dało? Tutaj już macie, no... endgame'owe walki. Także jak ktoś nie oglądał Naruto, no to... to nie polecam po prostu oglądać tego, co tu się dzieje na ekranie. Dobra, a ktoś pamięta, jak się na stałe zmienia postać, jakby? Jak ja chcę teraz grać Naruto, nie Gaję, co ja muszę przytrzymać? Prawa gałka, okej. Okay. Dobra, masz rację, zadziałało. Dzięki wielkie za info. Okej, Gaj niech tutaj mnie chroni. A ja sobie naładuję czakrę na maksa. O, można Ultimate Jutsu już zrobić, nie trafiłem. Yes, nice. Planetarny Rasen Shuriken. Secret Technique Finish Chance. Ale jak ja mam to zrobić? Jakaś sekretna technika. Może jeszcze raz to muszę zrobić, nie wiem. Czy znam Dragon Ball Tenkaichi Ultimate? Tak, w prawie wszystkie gry Dragon Balla i Naruto grałem, wiesz, także większość znam. Okej, to jest to sekretne zakończenie, prawdopodobnie. Okej, let's go. Ale team mi dał. Naruto tak się podjarał, że się cały spalił. Właśnie ja teraz Naruto oglądam od nowa,
od jakiegoś miesiąca z dziewczyną, bo ja oglądam drugi raz jakby. A dziewczyna pierwszy raz, no to właśnie mamy akcję, mniej więcej tam 25 odcinek Shippudena, co jest walka Sasori, Deidara, Naruto i Kakashi. I właśnie wiem, że niedługo Kakashi po raz pierwszy Kamui pokaże. Od miesiąca już Shippuden? Tak. Ale w zwykłym Naruto tych ostatnich fillerów nie oglądaliśmy. Czyli koniec jest na 135 odcinku i później ostatni odcinek się ogląda. Naruto zwykłego. Bo w zwykłym Naruto są słabe raczej fillery. Naruto Shippuden myślę, że będziemy oglądać fillery, ale w zwykłym Naruto nie. No, w miarę szybko. Czasami były wolne dni, to ostro przysiedliśmy. Tak samo oglądałem z dziewczyną niedawno ponownie, przed premierą czwartego sezonu Attack on Titan, oglądaliśmy pierwsze trzy. To w 4 dni 3 sezony się udało. Filler ze strusiem, ta, to jest legendarny filler. Kakashi to mój ulubiony członek klanu Uchiha. Dobry troll. Z mangą Boruto, czy jestem na bieżąco? Nie, Boruto nie oglądałem. Ani mangi, ani anime nie oglądam Boruto. Właśnie dlatego teraz, jak razem oglądamy z dziewczyną Naruto od nowa, ja po latach sobie przypominam, to jak skończymy całego Shippudena, to wtedy chcę na bieżąco Boruto. Bo nie oglądałem ani jednego odcinka. Ja wiem, Siren, wiem, o jakie ci spoilery chodzi, spokojnie, już... Wszędzie to było, już się dowiedziałem o Kyubim, jeżeli o to ci chodzi. Wiem, o co chodzi z Kyubim w Boruto, ale tutaj nic nie mówcie w razie czego.